dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Zespołu Szkół Muzycznych imienia Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie na konkursie skrzypcowym Muzyki Polskiej imienia Wandy Wilkomirskiej w Częstochowie. Witam wszystkich rodziców, pedagogów oraz pianistów, którzy będą towarzyszyć młodym artystom podczas występów. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie już po raz czwarty organizuje konkurs skrzypcowy, który jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studentów Akademii Muzycznych. Uczestnicy będą występować w czterech kategoriach wiekowych. Mecenasem naszego konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś honorowy patronat sprawują Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski oraz jego magnificencja rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina profesor doktor habilitowany Klaudiusz Baran. W tym roku przyjechało do nas 108 uczestników, którzy staną niebawem w szklanki konkursowe. A oceniać ich będzie międzynarodowe jury, któremu podczas przesłuchań przewodniczyć będzie pan Paweł Kupiński. Witamy serdecznie. W jury zasiada również dyrektor konkursu Muzyki Polskiej imienia Wandy Wilkomirskiej w Częstochowie dr Aleksandra Szwajkowska-Belica. Witam serdecznie pana Leonarda Wajdulaka, który przyjechał do nas ze Słowacji. Witam panią Lidię Futorską z Ukrainy. W jury zasiada również pan Marcin Mirowski, dyrygent i aranżer. Witamy serdecznie. Wszystkie przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów będą transmitowane na żywo przez Akademię Filmu i Telewizji, która jest również naszym patronem medialnym. Ja w tym miejscu pragnę życzyć wszystkim uczestnikom powodzenia, a nam słuchaczom niezapomnianych wrażeń. Szanowni Państwo, czwarty konkurs skrzypcowy Muzyki Polskiej imienia Wandy Wilkomirskiej w Częstochowie uważam za otwarty. Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos prowadzącym. Witam Państwa bardzo serdecznie na czwartym konkursie skrzypcowym Muzyki Polskiej imienia Wandy Wilkomirskiej. Nazywam się Filip Kłosowski i jest mi niezmiernie miło, że mogę prowadzić dzisiejszą audycję. Chcę powitać również jury. Pragnę przypomnieć jeszcze raz, że nasza audycja, nasz konkurs jest transmisowany na żywo na platformie YouTube na kanale Akademii Filmu i Telewizji. Pierwszym wykonawcą jest Maria Mady z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Maria uczy się u Kingi Bocheńskiej-Szostak. Wykona dzisiaj dla nas kaprys numer 3 Romualda Twardowskiego oraz pieśń polską opus 12 numer 2 Henryka Wieniawskiego przy fortepianie Jadwiga Wrońska-Madej. Welcome to the Wanda Wilkomirska Polish Music Violin Competition. My name is Filip Kłosowski, and I'm glad to announce today's competition. I would like to remind you that our competition is broadcast live on the YouTube platform on the Akademia Filmu i Telewizji channel. Today audition opens. Maria Mady from Paderewski Music School in Krakow. She will perform Caprice number 3 by Romuald Twardowski and Pieśń Polska opus 12 number 2 by Henryk Wieniawski. Her teacher is Kinga Bocheńska-Szostak. Joining her at the piano will be Jadwiga Wrońska-Madej.
Następnym wykonawcą jest Franciszek Wolak z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach. Franciszek uczy się również u pani Kingi Bocheńskiej-Szostak. Wykona dzisiaj dla nas Kaprys Polski Grażyny Bacewicz oraz Preludium i Allegro Fritza Kreislera przy fortepianie Markijan Iwaszkiewicz. Next performer will be Franciszek Wolak from Music School in Wadowice. He will perform Caprice, Polish Caprice by Grażyna Bacewicz and Preludium and Allegro by Fritz Kreisler. His teacher is Kinga Bocheńska-Szostak. Joining him at the piano will be Markijan Iwaszkiewicz. Thank you.
Następnym wykonawcą jest Cerinkę z Zespołu Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w Rudzie Śląskiej. Cerin uczy się u Anny Skubacz. Wykona dzisiaj dla nas pieśń polską op. 12 nr 2 Henryka Wieniawskiego oraz koncert szkolny op. 62 Gustawa Holendra przy fortepianie Melania Grzesik. The next performer will be Cerin Keun from Music School in Ruda Śląska. She will perform Pieśń Polska op. 12 nr 2 by Henryk Wieniawski and School Concert op. 62 by Gustav Holender. Her teacher is Anna Skubacz. Joining her at the piano will be Melania Grzesik. Thank you.
Następnym uczestnikiem jest Ewa Chałupka z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Aleksandra Tansmana w Kępnie z klasy Tomasza Kuzia. Usłyszymy w jej wykonaniu Mazura Marcelego Popławskiego oraz Gavota Jean-Philippe Romo. Przy fortepianie Edyta Szymańska. The next performer will be Ewa Chałupka from Music School in Kępno. She will perform Mazur by Marceli Popławski and Gavot by Jean-Philippe Romo. Her teacher is Tomasz Kuzio. Joining her at the piano will be Edyta Szymańska.
Następnym wykonawcą jest Jagoda Fijałkowska Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi. Jagoda uczy się u Ewy Ambrożyk. W jej wykonaniu usłyszymy dzisiaj Obertasa G-dur, op. 19, numer 1 Henryka Wieniawskiego oraz Burleskę Adama Andrzejowskiego. Przy fortepianie Tomasz Kaszuba. The next participant is Jagoda Fijałkowska from Moniuszko Music School in Łódź. She will perform Obertas G major, opus 19, number 1, by Henryk Wieniawski, and Burleska by Adam Andrzejowski. Her teacher is Ewa Ambrożyk. Joining her at the piano, Tomasz Kaszuba. Thank you.
Teraz wystąpi Edyta Garus z ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu. Edyta uczy się u pani Ireny Kalinowskiej-Gross. Dziś wykona Sarabandę Karla Böhma oraz tango Mirosława Gąsienica. Przy fortepianie Dolores Madeja. The next participant will be Edyta Garus from Chopin Music School in Bytom. She will perform Sarabanda by Karl Böhm and Tango by Mirosław Gąsienic. Her teacher is Irena Kalinowska-Gross. Joining her at the piano, Dolores Madeja.
Teraz przed Państwem wystąpi Oliver Kingdom z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. Oliver uczy się u pani Ludmiły Worobec-Witek. W jego wykonaniu usłyszymy legendę opus 17 Henryka Wieniawskiego oraz Perpetuum Mobile opus 5 numer 4 Ottokara Nowaczka. Przy fortepianie Monika Kozak-Wojciechowska. The next participant will be Oliver Kingdom from Różycki Music School in Kielce. He will perform Legend opus 17 by Henryk Wieniawski and Perpetuum Mobile opus 5 number 4 by Ottokar Nowaczek. His teacher is Ludmiła Worobec-Witek. Joining him at the piano will be Monika Kozak-Wojciechowska.
Teraz wystąpi Maria Kowal ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Skawinie. Maria uczy się u pani Ady Kwaśniewicz. Wykona dzisiaj dla nas walc sentymentalny Ewy Iwan oraz koncert Adur numer 2 Anatoliego Komarowskiego. Przy fortepianie Wiktoria Karpenko. The next participant will be Maria Kowal from music school in Skawin. She will perform Sentimental Waltz by Ewa Iwan and Concert A Major number 2 by Anatoly Komarowski. Her teacher is Ada Kwaśniewicz. Joining her at the piano will be Wiktoria Karpenko. Thank you.
Teraz chciałbym zaprosić Państwa serdecznie na przerwę, która potrwa do godziny 17:50. Now I want to invite you for a break which will last to 5:50 p.m. Thank you.
fantazji? Zabrzmiała, bo ta pierwsza zaczęłaś troszeczkę za wolno, ale odrobinkę, wiesz, tak żebyś nie myślała, że specjalnie masz szybko zacząć. Teraz początek powiedzmy, no. Thank you.
nie mamy czasu przede wszystkim, musimy się spieszyć. Thank you.
Ostatni raz.
prawda? Tu albo troszeczkę do tyłu, troszkę pod do tyłu, tu. No. Jeżeli jeszcze to mamy? Czyli żebyś nie zahaczyła? No, tak, to trzeba. Spadła, patrz, widzisz. Witam Państwa serdecznie po przerwie. Teraz wystąpi Nadia Purgał z zespołu szkół muzycznych imienia Marcina Jana Żebrowskiego w Częstochowie. Nadia zagra Kut, Kot, Włóczyki Doroty Obijalskiej oraz koncert skrzypcowy Adur nr 2, część pierwszą Anatoliego Komarowskiego. Nadia uczy się u pani Elżbiety Urbańskiej. Przy fortepianie Anna Cholewa-Purga. The next participant will be Nadia Purga from Żebrowski Music School in Częstochowa. She will perform Kot Włóczyki by Dorota Obijalska and concert, violin concert A major number 2, number 1 by Anatoli Komarowski. Her teacher is Elżbieta Urbańska. Joining her at the piano will be Anna Cholewa-Purga. Thank you.
Teraz przed Państwem wystąpi Mija Mikuła z ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Mija wykona pieśń polską Henryka Wieniawskiego oraz etiudę numer 2 Rodolfa Kreutzera. Mija uczy się u pani Agnieszki Reiner przy fortepianie Gabriela Jakimowicz. The next participant will be Mija Mikuła from Paderewski Music School in Krakow. She will perform Pieśń Polska by Henryk Wieniawski and Etude No. 2 by Radolf Kreutzer. Her teacher is Agnieszka Reiner. Joining her at the piano will be Gabriela Jakimowicz. Thank you.
Teraz wystąpi Milan Manicki z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Milan uczy się u pani Marty Piórkowskiej. Dzisiaj wykona Fantazję Scholza oraz Oberek Grażyny Bacewicz. Przy fortepianie Maksymilian Manicki. The next participant will be Milan Manicki from Szymanowski School in Warsaw. He will perform Fantazja by Scholz and Oberek by Grażyna Bacewicz. His teacher is Agnieszka Reiner, Marta Piórkowska. Joining him at the piano will be Maksymilian Manicki. Thank you.
Teraz wystąpi Agnieszka Miśkiewicz z
ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu. Agnieszka uczy się u pani Ireny Kalinowskiej-Gross. Dziś usłyszymy w jej wykonaniu Krakowiaka, opus 7 Romana Sadkowskiego oraz Fantazję numer 1 Georga Filipa Telemana. Przy fortepianie Dolores Madeira. The next participant will be Agnieszka Miśkiewicz from Chopin Music School in Bytom. Her teacher is Irena Kalinowska-Gross. She will perform Krakowiak, opus 7 by Roman Statkowski and First Fantasy by Georg Philipp Telemann. Joining her at the piano will be Dolores Madeira. Thank you.
Teraz wystąpi Gabriela Mistarz ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dobrzycach. Gabriela uczy się u pani Magdaleny Siudyszewskiej-Dumnicz. Zagra dzisiaj dla nas Dumkę Romana Statkowskiego oraz koncert numer 2, część pierwsza Anatoliego Komarowskiego. Towarzyszyć jej będzie pani Sabina Kołodziej. The next participant will be Gabriela Mistarz from Music School in Dobrzyce. She will perform Dumka by Roman Statkowski and second concert first and by Anatoly Komarowski. Her teacher is Magdalena Siudyszewska-Dumnicz. Joining her at the piano will be Sabina Kołodziej. Thank you.
ostatnim uczestnikiem dzisiejszych przesłuchań jest Aleksandra Sroka ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dobrzycach. Wykona dla nas Kujawiak Amol, opus 3 numer 2 Henryka Wieniawskiego oraz Tarantelle, opus 15 numer 4 Gustawa Ellertona. Aleksandra uczy się u pani Magdaleny Śledyszewskiej-Dumicz. Towarzyszyć jej będzie Sabina Kołodziej. The last participant will be Aleksandra Sroka from Music School in Dobrzyce. She will perform Kujawiak A minor, opus 3, number 2, by Henryk Wieniawski and Tarantella, opus 15, number 4, by Gustav Ellerton. Her teacher is Magdalena Śledyszewska-Dumicz. Joining her at the piano will be Sabina Kołodziej. Thank you.
serdecznie dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą sesję, którą dzisiaj zamykamy. Jednocześnie chciałbym zaprosić na jutrzejszą, która rozpocznie się o godzinie 9. Thank you for coming to today's session, and I'd like to invite you for tomorrow. Thank you.